Witam moi drodzy, już w 10:30, a ja nawet obozowiska w cudzysłowie dużym nie zwinąłem. Stąd będzie live, ale oprócz tego to jest po prostu pięknie. Ciężko mi się dzisiaj jedzie. Skurczysynu! Widzieliście to? Będę czekał, pani mi powie, kiedy jechać. Witam na kanale Wyprawa na koniec życia. Kanale bezdomnego, współczesnego nomada, który opowiada wam o tym, jak to jest tak żyć. Zachęcam was do subskrybowania tego kanału, łapek w górę albo i w dół oraz komentowania. A kto z was uzna za wartościowe to, co robię i zechce mnie wesprzeć, stosowne linki znajdzie w opisie tego filmu. Dziękuję. Witam moi drodzy, już 10:30, a ja nawet obozowiska w cudzysłowie dużym nie zwinąłem. Z przepięknego jeziorka, którego nazwy nie pomnę, koło Glebic. Glebisk, koło Glebisk. Glebiska chyba, tak się chyba nazywa ta miejscowość, wioska. 11. Dlaczego? Dlatego, że tu przesympatyczni ludzie z tego kamperka za mną, no już od wczoraj tutaj mnie dopieszczają, a dzisiaj spędziliśmy poranek rozmówczy, że tak powiem, no i zeszło. Nie ma tu internetu. Kochani, gdyby tu był internet, to ja bym tutaj został do jutra. No ale live'a wam obiecałem, więc ja muszę się stąd wydostać, gdzieś, gdzie będzie internet. No i co? Będę się powoli zwijał i jechał. Film, który wczoraj montowałem do pierwszej w nocy, no nie przeszły, bo słaby internet. Więc zwijam się i ruszam. A wam mówię dzień dobry i wspaniałej niedzieli. Okej, moi drodzy, witam z Ornety. Trochę się sprawy komplikują, więc nie wiem, czy ja tutaj coś pooglądam, dlatego włączyłem kamerę na kierownicy, choć wykorzystam ten materiał pewnie nie tylko na kierownicy, ale również do dziennika niecodziennego. Ponieważ jest już godzina po 14, a uroczy poranek, no tam w tych Glebnicach, Glebowicach, Glebaczynie, nie wiem, coś z glebą, nad jeziorkiem z ostatniego filmu, spędziłem urocze przedpołudnie z państwem z kampera. No później nieśpiesznie, no oczywiście tam nie było internetu, ponieważ kusiło mnie, żeby tam zostać na cały dzień i pojechać dopiero jutro. Niestety tam nie było zasięgu. A mamy dzisiaj niedzielę i zapowiedziałem na 19 live'a, którego oczywiście chciałbym zrobić. Więc dojechałem do Ornety. Dzisiaj synoptycy zapowiadają burzę, ale z tego co widzę, to już nie tylko chodzi o prognozę, natomiast to czuć, że ta burza będzie i że wcale być może nie będzie za jakoś tak bardzo długo. Na horyzoncie zbierają się pierwsze chmury, więc chciałbym znaleźć jakieś miejsce, w którym będę mógł tego live'a zrobić, jednocześnie będąc jakoś zabezpieczonym przed ewentualnymi niekorzystnymi bardzo jakimiś zjawiskami. Piękny średniowieczny ratusz i ryneczek. Dziś będę spał w takim urokliwym miejscu. No kurczę, mam szczęście do tych miejsc. No tu komary będą mnie żarły z całej siły. Stąd będzie live. Ale oprócz tego to jest po prostu pięknie. No to żegnam urocze bajorko koło Ornety. Przedpołudnie, ale już dosyć późne, 10:00. Miało rano padać, ale nie padało. Chociaż powietrze jest lepkie, takie duszne. Chyba dzisiaj może coś popadać. W sumie to oby.
Oby. Przydałoby się trochę deszczu. Dobra, zjemy coś. Dzień dobry. Dobry, Rubek. Dziękuję pięknie. Silne rączki, papier. Dziękuję. Naprawdę. Dziękuję pięknie. Do widzenia. Dziękuję, do widzenia. Ciężko. Ciężko mi się dzisiaj jedzie. Choć pogoda jest sprzyjająca. O, góreczka przede mną. Pogoda jest sprzyjająca. Nie jest upalnie. Pojawiają się lekkie chmurki. Przez chwilę spadło parę kropel deszczu, ale dosłownie kilka. Jest za to duszne. Parno. Widać, że w tym powietrzu jest dużo... Widać, nie widać. Czuć, że w tym powietrzu jest dużo wilgoci. No, w jeździe jest tak, że jak trzymasz rytm, dziennie robisz te 50-60 km, no to tak na fali po prostu bez większego problemu przejeżdżasz dzień za dniem. Wczoraj przejechałem bardzo mało kilometrów, był dzień taki zupełnie poszarpany i z tego rytmu wypadłem. No i dziś, wczoraj tylko 19 km, dziś jak do tej pory trochę ponad 20, ale już 14. No i zamierzam przejechać jeszcze co najmniej 18. I kto wie, może dzisiaj zatrzymam się na polu namiotowym. Przyda się prysznic, trzeba zrobić pranie. Liczyłem na burzę nocną, ale się nie przytrafiła, więc nie wyprało i nie umyło mnie automatycznie. Zobaczymy. Już sobie wybrałem docelowo, znaczy wstępnie, takie piękne wydaje się miejsce, żeby zrealizować moją potrzebę. A czy tak będzie? No to zobaczymy w dalszej części, bo tego to nawet ja jeszcze nie wiem. Wyprawa w internecie. Nie, jak zamierzałem, tak zrobiłem. Zatrzymałem się na polu namiotowym Wilnowo. Wziąłem orzeźwiający prysznic. Wyprałem sobie ciuchy i w spokoju przenocowałem. Dostałem pytanie na maila, czy jako buddysta praktykuję medytację. Jak widzicie z tego ujęcia, aż do utraty głowy praktykuję medytację. Jak często? Bo taka była druga część pytania. Zazwyczaj minimum 2 razy dziennie. Rano? No i już gdzieś na biwaku. A jak długo? Bo taka była trzecia część pytania. To nie wiem. Kiedy siedziałem tu, tak jak to obserwujecie, miałem wrażenie, że siedziałem około 3-4 minut i że nie wystarczy mi materiału na to, żeby wam na jego tle trochę poopowiadać. Okazało się, że materiału miałem ponad 15 minut. Oczywiście nie będę was tutaj trzymał 15 minut z tym nieruchomym, ale jednak filmem, kochani, to jest film i nie jest ani zwolniony, ani przyspieszony, jest w naturalnym tempie. Tak wygląda medytacja, ale w tej klasycznej postaci. Natomiast ja medytuję, mam wrażenie, o wiele więcej. Myślę, że często wpadam w stan takiego wyciszenia umysłu, a jednocześnie wyostrzenia na rzeczywistość, po prostu jadąc. Kiedy nie nagrywam filmu z kierownicy i nie gadam do mikrofonu,
często wpadam w taki stan, który jest bliski temu, co odczuwam, kiedy tak sobie siedzę. Ja tutaj utnę, nie będę was trzymał 15 minut. No to będziemy się żegnać, moi kochani, z Wilnowem. Bardzo to było miło i długo, bo to już 12 w południe. Przyszedłem sobie jeszcze na pomoc. Prawdę powiedziawszy, do końca rozpatrywałem możliwość zostania tutaj jeszcze jeden dzień. A może wynajęcia łódki, popływania trochę. Pokażę wam, bo świat podwodny już ożył. Nie wiem na ile, nie mam oczywiście polaryzacji, filtra polaryzacyjnego, więc nie jestem w stanie uzyskać przejrzystości wody, ale myślę, że coś widać, że tam na dnie życie już też ruszyło. Sporo tu czapl i różnego innego ptactwa wodnego, ale oczywiście podchodząc do wody wszystko wypłoszyłem, więc nie mam zdjęć. Chyba 2 dni temu mówiłem, że jak dobrze pójdzie, to wieczorem będę... Gdzie ja to miałem być? W Morągu. A ja nadal nie jestem w Morągu i kto wie, czy w ogóle będę, czy po prostu nie ominę Moronga. To jest pole namiotowe, na którym nocowałem. Polecam. Nowiutkie, dopiero co wybudowane. W miejscowości Wilnowo. Nad jeziorem, którego nazwę tutaj. Coś jak Narnia, tylko że nie Narnia. Naria? Jakoś tak. W każdym razie wiem, że nazwa skojarzyła mi się z bajkową krainą Narnia. Nic, pokręćmy coś. Czy będzie padało i za ile? Warto byłoby podjąć dobrą decyzję. Tu jest potężna wiata i mała wiata. Czyli jest miejsce, żeby się schować. Na razie coś zjem, bo kupiłem jedzenie. A w międzyczasie może się coś wyjaśni? Zobaczymy. Spójrzcie. Nie wiem, czy zauważycie, ale... No, dawaj ostrość. Kapie. Ale czy można nazwać to deszczem? Z tej chmury to wielkiego deszczu nie będzie. Patrzcie, jak się pliszka cieszy z deszczu. Skurczysynu! Widzieliście to? I wiecie... Ja ciągle słyszę od ludzi, że życie to taka ważna rzecz. Taka najważniejsza. Najważniejsze to żyć najdłużej jak się da. No i jednak zarzuciłem Morąg. Byłem tam już, podobnie zresztą jak w Ostródzie, z której właśnie oglądacie zdjęcia. No tak to ze mną jest. No, miał być Morąg, będzie przy następnym przejeździe. A teraz Ostróda. Zamek w Ostródzie, tak z ręki, z telefonu. No, cyklus kierownicy go nie bardzo będzie widać, bo no wiadomo, kierownica patrzy na wprost, a ja go zawsze mam z boku, więc dogrywam kawałek tak z ręki, jadąc. No cóż, zamek w Ostródzie, no taki sobie, nie jest to jakaś bardzo monumentalna budowla, ale ładnie zachowany, nie ma wysokich wież, ale ewidentnie krzyżacki z czerwonej cegły. Dobrze. A ja sobie przy samochodzie potem znajdę telewizję Mazury. Będę czekał, pani mi powie, kiedy jechać.
drugie podejście, pani potrzebowała więcej ujęć, więc jeżdżę tam i z powrotem. No więc jednak tu zjechałem. Zjechałem od tam wzdłuż tego krawężnika, bo tutaj jest bardzo wysoki. No i wygląda na to, że będę miał dzisiaj nocleg pod gołym niebem, bo absolutnie nie zapowiada się na jakikolwiek deszcz. I to chyba nawet bez namiotu na tym stole. Zachód słońca za jakąś godzinkę. Jakieś szybkie jedzenie. I zobaczymy. No to dobranoc, moi kochani. Dobranoc. I czekajcie na film z kierownicy.